O! Nie! I got a Need for Speed. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny ekscytujący odcinek z tej gry. Mazda... Aha, pisaliście mi o tym, że światła są paskudne z tyłu. No to no dobra, zmieńmy. W sumie są takie jakieś dziwne. Może zobaczmy, co tu jest. O, te... Aha, to są stokowe. Nie... No nie dużego wyboru tutaj tak naprawdę. No te wyglądają, nie wiem, jak u pszczoły jakieś. Dam te. Te dam, ale pomaluję w takim razie Mazdę na kolor czerwony. Zobaczymy, co się stanie. Boże, to nie jest czerwony, to jest jakiś... różowy zgwałcony przez czerwony. A to jest kolor... przeciążonego okresu. Ale... nie... No tak, jeszcze są jeszcze metali, dobra. O, tak, to już wygląda spoko. I mam jeszcze takie coś. No dobra, to już wygląda moim zdaniem okej. Dobra. Zostawmy tak. Dobra. Felgi niech sobie zostaną. Moi drodzy, zaraz wam coś pokażę. Weźmiemy sobie na początek Knockout. Przede wszystkim odkryłem sposób, jak przejechać tą cholerną babkę na początku. Zaraz wam pokażę. Moment, nie tak. O, dobra. Yeah! Tak to się robi. Bardzo fajnie. Ja już mówiłem w poprzednim odcinku, świetnie się jeździło mi tą Mazdą. Ale słuchajcie. Teraz naprawdę wyścigi nabiorą tempa, to nie są przelewki. Tutaj będą cheatować jak wlezie, po prostu będzie masakra. I ja chyba nawet, jak nie będę sobie dawał rady, to zmniejszę poziom trudności do, nie wiem, low albo medium. Coś koło tego. Dlatego, że no popatrzcie, no kurde, Nissan Skyline, nie? Skyline. No masakra, no zakręty tak bierze, że szok. Kurde, czekajcie, ściszę sobie grę trochę. O, teraz dobra. Bo własnych myśli nie słyszę. Nissan Skyline i naprawdę tak dobrze w tej grze nie chciałem powiedzieć, nie strzela. Nie skręca. A tutaj bierze wszystkie zakręty, no nie da się go dogonić. Kurde, skubany dziad. No patrz, nie. Jeszcze przy... No, co się dzieje? Kurde! To jest knockout, nie? Nie mogę być tutaj ostatni. Na ostatnim okrąże. No nie! Ja pierdzielę, jak oni jeżdżą! O tak! O, rozbili się! Wow! O tak, jeszcze się 5 razy dziwnie wybije, ten mnie jeszcze do... Nie, no masakra, nie zauważyłem... Ja nawet nie patrzyłem na mapkę, nie? Bo ja byłem pewny, że oni gdzieś tam polecieli, że już, kurde... złapali lot na, nie wiem, do San Francisco i polecieli daleko. Już nie dogoni ich. Ale tutaj jest jeszcze taki bug, że ten drugi przeciwnik zawsze jeździ gorzej. Ja mam go szansę dogonić, wiecie? Ale to jest i tak bardzo trudne. Kurde. Jak oni jeżdżą, no. A tam się rozbili. Ja miałbym szansę to wygrać, gdybym ją wykorzystał. O, jak on skręcił? Widzieliście to? Widzieliście? Nagle zrobił, nie wiem... O, dobra, pojechał naokoło. Mam szansę. Spadaj! Na razie, koleś! Tyle w tym temacie. Dobra, gonimy mojego rywala gorącego, czyli Mazda RX-7. Oj, to będzie ciężki pojedynek. Ubijam się o ściany. Powinienem ten skrót po prostu tam ogarnąć przy tej stacji benzynowej. I po prostu w niego wjeżdżać, a nie tam próbować wyminąć tą wysepkę. No ale dobra. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Czuję, że mogę, naprawdę. Skyline już odleciał, a taki kozak był na początku, co? Ty, ze mną nie ma żartów. Zaraz wezmę Mazdę MX-5 i zobaczymy, koleś, czy taki mądry będziesz. Redukcja biegów, genialna. Nie mam już nitra, on jeszcze jakimś cudem ma. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie, ale... O, proszę, jak zahamował pięknie. Dobrze, na moją korzyść, świetnie. Teraz proszę cię, jedź naokoło. No już ty dziadu głupi.
mam szansę może? Spadaj! Mogę go jeszcze lepiej zramować. Dobra. Ogarniamy skrót czy nie? Boję się. Kurde, ale fort! Ja byłem pewny, że to przegram już, że będę musiał powtarzać. I zastanawiałem, czy wziąć inny samochód na następny wyścig, a tu BUM! Nagle udało się wygrać. Świetnie! To chodźmy na następny wyścig i... Ile okrążeń? Nie, 7 okrążeń! Kurde... Bez kitu, jedziemy. Masakra. 7 okrążeń! Ja już jechałem wyścig z 6 okrążeniami i pod koniec naprawdę zasypiałem. To już wolę Passeratnim 1000 km jechać. Kuźwa. Jeszcze jest 2000. Jest 2000 jak zwykle przesadzone będzie, bo we wszystkich wyścigach w Wordzie... przepraszam, kuźwa, nie w Wordzie. W jakim Wordzie? We wszystkich wyścigach w Undergroundzie właśnie S2000 zawsze wymiata. Skręca jak, nie wiem... Nie wiem, po prostu... Zajebiście skręcę, jak kateram w Wordzie. O kurde. O, ale przy wewnętrznej oczywiście spawa ściany, nic się nie dzieje. Ja się tu bawię w redukcję biegów. O nie, po co to? Jaka redukcja biegów, koleś? Jak ja mogę spawać ściany 6 godzin i będę tyle samo jechał? Śmieje się tam ze mnie z przodu, kurde, patrzy w lusterko i mówi: o kurde, głupi Lucek, jaki debil, myśli, że my gramy uczciwie. Kurde, będzie musiał zmienić na medium albo na low, żeby z nami wygrać. Słabiak. No i dobra, koleś, kiedyś cię rozwalę, zobaczysz. Poza tym jeszcze dużo okrążeń jest przed nami i możesz skusić. Chociaż nie ma tu ruchu ulicznego, więc nie wiem, jak on skusi, jak cały czas będzie jechał identycznie tak samo. Dobra, zostawię sobie może nitro na później. Nie wiem, co z tym zrobię. No i dobra, S2000 powinno pójść spoko. Tutaj ten zderzak z tyłu dużo lepiej wygląda niż w RX7. Troszeczkę przesadziłem z tym biegiem. Moment. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, tu jest zdecydowanie lepiej. Zaraz ogarnę, spokojnie. Tak jest. I odwracamy dupę. Pięknie. O! Tak jest, no. Co ty? Rzucaj tą tyłkiem. Rzucaj, rzucaj. Pięknie. Tak, a nie. Oh man. Teraz ciężko idzie, co? Już mi troszeczkę ta wprawa w driftowaniu przeszła. Mało brakowało, bym stracił punkty. Ej, słabo, słabo, naprawdę. Nie jestem zadowolony, nie jestem. Bardzo nie jestem zadowolony. Dobra, weźmiemy inny samochód. Ten drift musimy, jak to się mówi, odjebać perfekcyjnie. A nie takie, kurde, saranie po kątach. Co by tu wziąć? Tutaj mamy... O, jakbym odpieprzył to tak fajnie w... 240SX. To by było coś. Samochód do driftu, no nie? Zobaczymy. Dwójkę od razu wrzuciłem, genialne. Tutaj troszeczkę łatwiej przesterować. Ale, może się uda coś z tego zrobić. Na pewno przyspieszenie mamy tutaj lepiej. Na tej dwójce ten samochód lepiej się czuje. O, może tak. To kwestia wprawy. Tutaj każdym samochodem da się dobrze driftować, nawet z napędem naprzód. Tylko trzeba poćwiczyć troszeczkę, tak? Mi S2000 się dobrze driftowało wcześniej, no bo po prostu było najłatwiej. Po prostu było mi najłatwiej, no i tyle. A tak to można każdy. No. Nieważne, czy to Skyline, czy jakiś inny wóz. Ach, nie, dobra. Biorę inny wóz.
Dobra, dam jeszcze jedną szansę Mazdzie RX 7, ale musimy tutaj zmienić zderzak z tyłu, bo myślę, że on był tutaj głównym problemem, dlaczego nam te drifty nie wychodziły. Jak to wygląda? O, ten wygląda całkiem w porządku w tym samochodzie. Weźmy to i od razu zmienimy przedni na właśnie taki, tak żeby pasowali, i boczny też. O, i będziemy mieli fajny taki samochód do driftu. Aha, ktoś jeszcze pisał o tym, abym światła z przodu zmienił na te klasyczne. Dobra, nie ma problemu. No i teraz do driftu idziemy. Powinno pójść. Znaczy, to jest dobry samochód, nie? Nim się nawet całkiem dobrze driftuje. Honda S2000 jakoś się popsuła na tych lepszych częściach. Ale zobaczymy, RX7. Tutaj mamy jeszcze lepsze przyspieszenie niż w S2000. Można? Można! Wow! Pięknie to na początku wyszło, normalnie milimetry, ale dobra. Punkty też trzeba przecież zdobywać i trzeba jechać szybko. Ale teraz jest genialnie! Pięknie się odwraca ten samochód. Tak jakby w ogóle nie chciał się przesterować. To bardzo dobrze. Bo tu musiałem tak zlamić trochę, bo bym poleciał na ścianę. Nie. Nam brakowało prędkości i zrobimy to inaczej. Ale się teraz pięknie odwraca ten wóz, naprawdę. Genialnie. Musimy zrobić inaczej. Tam trzeba się rozpędzić aż do trójki i potem przed samym driftem redukujemy do dwójki. O Boże, Boże, kiepsko coś idzie. Nie lubię tej trasy. Klops. No ale i tak, ze wszystkich tych samochodów, którymi dobrze mi się driftowało, teraz driftuje mi się najlepiej po prostu w RX7. Mimo wszystko, dobra, rozpędzamy się. Co ja zrobiłem? Damn it! O nie, o nie! Kurde, powtarzamy to. Poszło źle. Nie lubię tej trasy. Są trasy, na których naprawdę fajnie się driftuje w tej grze, a są takie jak właśnie ta, która jest, nie wiem, troszeczkę lipna. Przynajmniej mi nie odpowiada, no nie? No jak gówno nie umie pływać, to mówi, że woda rzadka. Coś w tym jest. Nie powiem, że nie. No wiadomo, to kwestia wprawy, no. Jezus! Dzisiaj musimy to odwalić perfekcyjnie. Nie ma opcji. Nie idziemy dalej, dopóki tutaj nie zdobędziemy dużo punktów. Nie wiem ile dokładnie, bo nie chcę tu siedzieć do godziny entej. Kur... Ojej. Ta trasa jest okropna. Okropna! Kurde! Nienawidzę jej. O rany. Dobra, pykło, troszeczkę tam punktów zdobyłem. Ale nie jestem zadowolony. Nie, no i leci na ścianę. Jeszcze raz będę musiał to jakoś zrobić. Yeah! Pięknie! O tak, to się nazywa show. Nie wychodzi mi dzisiaj driftowanie. Ale myślę, że to jest ta mapka, bo naprawdę były takie, które były spoko, na których spoko się driftowało, tutaj jakoś nie mogę. Może za dużo prędkość, nie wiem. Jak chcę takiego fajnego Tokyo Drifta odpieprzyć. O Boże! Dobra, rozpędzamy się. Już chcesz driftować? Dobra. O, i co ty zrobiłaś? No Boże! Nie. Obraziła się na mnie, okres ma. Yeah! Pięknie! Super, 2 na godzinę. Ekstra prędkość. Zniesmaczony jestem. To bardzo. Ten zderzak nie dużo pomógł tak naprawdę.
Wymiana spoilerowania, o kur... Nie, Boże! Co tu się dzieje? Nie, musimy to jakoś... Ten zakręt musi być odpieprzony perfekcyjnie, nie ma opcji. Co? Nie pozwalają się cofać? Co? Nie pozwalają. Zaraz się cofniemy. Proszę, jak w The Crew. Masakra. Boże. Moje oczy. Nie mogę na to patrzeć. Nie mam pytań, po prostu... Chodźmy dalej. Zostawmy ten drift, niech... Drag, proszę bardzo, no to zmieniamy na Skyline'a. Yeah. Chociaż właściwie... Zobaczcie. Mazda ma takie same staty. I niby Skyline niby lepsze zawieszenie ma. Na pewno. Chwileczkę, to nie było może to. Gdzie jest ta Mazda? MX-5? To nie. Czy ja ślepy jestem? Gdzie jest Mazda? Ej! Zabrali mi Mazdę! No what the fuck? No, tu powinno... O dobra, jest. Kurde. No dobra. Tu mamy tego Skyline'a. I on niby ma lepsze prowadzenie. No, no shit. W ogóle jakie lampy. Bierzemy RX-7. Tylko jedno okrążenie. Na dragu. I sprawdzimy, jak sobie poradzi RX-7. No, według statystyk ma takie same... Co? Same RX-7? What the fuck? Yeah! Yeah! Na razie idzie dobrze. Na pewno tutaj łatwiej się te biegi zmienia, bo udało mi się perfekta nawet trafić kilka razy. O! Nie! O! Jak mnie wyprzedził! Cholera, mogę się spojrzeć do tyłu. Ale szeroki bodykit ma. Powiem wam, że RX-7 to jest chyba mój ulubiony samochód w tej grze, pod względem osiągów. Naprawdę. Świetne auto. Dobra. Gdzie oni są? Są tutaj, okej. Ach, spieprzyłem trochę. Nitrujemy, co się będziemy bawić? No! Czemu nie mogę tam skręcić? Kurde. No i powinno być. Gonią mnie! Dobra, teraz trzymam się prawej w takim razie. Kurde, ale poszło z tymi biegami paskudnie tym razem. No gdzie oni? Są tam. To teraz pójdzie spokojnie. Poszło. Ale biegi zmieniałem paskudnie, no muszę się przyznać. Ale to jest chyba mój samochód do dragów, tak myślę, bo... Jeśli ma takie same osiągi jak Skyline, to nie ma sensu się tutaj... No dobra. To jest chyba ten sam drift pieprzony, co poprzednio, tak myślę. Spróbujemy, może pójdzie lepiej, ale wątpię. Nie cierpię go. Mogliby dać jakiś inny. O Boże, ten sam, no rzeczywiście, no masak. Dobra, trudno. Ogarniamy. To jest i tak najlepszy samochód, że najlepszy, więc... No teraz widzę, że Mazdą RX-7 tak naprawdę robię wszystko. Robię i okrążenia, i drifty, i dragi. Moim zdaniem jest to najlepszy samochód w tej grze. Proszę bardzo, nawet udało się zredukować bieg dosyć konkretnie. Muszę niestety tutaj na jedynkę nawet wrzucać. No ale dzięki temu udaje się robić te drifty lepiej. Kurde, nieźle. Dobra, cofamy. I
Teraz powinien to tak fajnie się dupą zarzucić, nie? No dobra, tutaj niestety trzeba operować między tą dwójką a jedynką. O proszę. Ja tutaj nawet puszczam, wiecie, gaz i próbuję się odwrócić w lewą stronę w tym wypadku było, a nie da się po prostu. Wciskam ręczny, cokolwiek i ten samochód po prostu nie reaguje. Leci tym bokiem i przesterowuje się. Dziwne to jest. Muszę niestety... Chciałem tak dwójką to fajnie robić, ale niestety trzeba pod koniec ślizgu zmieniać na jedynkę. O Boż. No i na jedynce to te samochody do driftu to powinny tak mielić. Na jedynce to w ogóle opon nie powinno być. A nie, że to... Wiecie, z miejsca jak rusza, no nie? No bez jaj. Samochody mają po milion koni mechanicznych. Na jedynce powinny tyle jechać już, że mój Maserati to by wypluwał silnik przez tłumik. Kurde. Dobra. Nie. No nie da się nic zrobić z tym samochodem, no. Nie, no kwestia wprawy, mówię. Kwestia wprawy. Naprawdę, poćwiczę sobie poza odcinkiem, żeby jakoś lepiej driftować, ale w S2000 lepiej mi się driftowało, jak były te gorsze części. Ja może powinienem powyciągać właśnie części, żeby lepiej się pobawić z tym driftem. Można zrobić na jedynce drift, dosyć taki ciekawy, tylko co z tego, jak mamy małą prędkość, nie? Nawet na neutralnym da się zrobić drift. O Boże. Dobra, moi drodzy. Udało mi się wygrać, ale no nie jestem zadowolony z tych ślizgów. Myślę, że to mapa. Mapa mi nie pasuje tutaj, jakoś tak dziwnie jest. To zostały nam dragi, sprinty, okrążenia. I to jest 107 wyścig na 111, więc jak zrobimy sobie te tutaj, to będą właściwie... to zostanie tylko jeden tak naprawdę, więc podejrzewam, że następny odcinek będzie ostatnim. A ja wam bardzo dziękuję dzisiaj za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.